Ten przepis sprawdzi się świetnie nie tylko podczas świąt, ale również na przykład na niedzielny obiad. Zapraszam Was po przepis na przepyszną, soczystą szynkę marynowaną w solance. Wszystkie składniki na solankę wkładamy do dużej miski, aby po włożeniu mięsa całe było przykryte. Cebulę wcześniej obieramy i kroimy w plastry, czosnek przyciskamy przez praskę, całość mieszamy, aż sól się rozpuści. Mięso wkładamy do przygotowanej solanki, przykrywamy folią i odstawiamy na 48 godzin do lodówki. Po dwóch dobach mięso wyciągamy z solanki i suszymy na ręczniku papierowym dokładnie z każdej strony. Wszystkie składniki na marynatę do natarcia mięsa wkładamy do miseczki i dokładnie mieszamy, a następnie rozsmarowujemy na mięsie. Kiedy mięso będzie pokryte marynatą z jednej strony, przekładamy je do naczynia żaroodpornego i smarujemy drugą stronę. Mięso pieczemy najpierw pod przykryciem 50 minut w 200 stopniach, a następnie przez godzinę w 150 stopniach góra-dół. Po upieczeniu zostawiamy na 15 minut w wyłączonym piekarniku. I w ten oto łatwy sposób mamy soczyste mięso, które świetnie nada się na świąteczny stół, ale nie tylko. Życzę Wam wszystkiego smacznego!